Grupa Azoty Police pomimo wysokich cen gazu nie wstrzymała i nie ograniczyła produkcji nawozów wieloskładnikowych. Spółka na bieżąco podejmuje działania, by zabezpieczać potrzeby zakupowe polskich rolników. Jeżeli chodzi o sprzedaż w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police, to w tej chwili odbywa się ona na bieżąco. Rozumiemy potrzebę polskiego rolnika i rozumiemy to, że ten nawóz jak najszybciej powinien dotrzeć. I tutaj na rynku krajowym zapewniamy ten dostęp. Te nawozy nie są u nas przechowywane w żaden sposób, tylko zaraz po wyprodukowaniu wyjeżdżają i sprzedaż idzie tak, jak powinna iść, czyli na bieżąco tak naprawdę. W centrum logistyki na wydziale pakowni LP1 znajdują się trzy magazyny luzowe, a także plac odkładczy na palety. Na wydziale funkcjonują trzy linie konfekcjonujące, linia big bagowa oraz dwie linie paletyzujące. Oprócz planowanych postojów remontowych produkcja odbywa się jak dotychczas, a nawozy są na bieżąco poddawane dystrybucji i trafiają do kontrahentów. Obecnie, jak widać, magazyny mamy puste. Wszystkie nawozy, które produkujemy, są konfekcjonowane i wysyłane do naszych dystrybutorów, a oni w dalszym etapie dystrybuują je do naszych klientów, już odbiorców. Tak jak Państwa obwoziłem po magazynach i widzieliśmy na niektórych nawozy, no to one są tylko po to, żeby schłodzone zostały i w dalszym etapie zakonfekcjonowane i wysłane do naszych klientów. Tak naprawdę całość, którą przedstawiliśmy, która była widoczna na pozostałych magazynach, przy tym wolumenie, który jest na dzisiaj, to jest około 10 tysięcy, no to przy naszych mocach konfekcjonujących wystarczy na 3 dni. Produkcja nawozów w Grupie Azoty Police przebiega zgodnie z planem i nie ma ograniczeń w zakresie ich dostępności. Sprzedaż na rynek krajowy odbywa się w sposób ciągły. Dzięki temu spółka wywiązuje się w 100% ze swoich zobowiązań kontraktowych. Produkcja nawozów wieloskładnikowych w naszym zakładzie jest na stałym poziomie. Zapewniamy obłożenie na wszystkich dostępnych ciągach. Aktualnie produkujemy nawozy standardowe na rynek krajowy. Są to formuły Polifoska 5, Polifoska 6 i Polifoska 8. Ceny nawozów, szczególnie azotowych, kształtują przede wszystkim ceny uprawnień do emisji CO2 oraz ceny gazu ziemnego, który jest kluczowym surowcem do ich produkcji i stanowi od 60 do 80% ceny gotowego wyrobu. Grupa Azoty Police, ponosząc coraz większe koszty produkcji, dokłada wszelkich starań, by w jak najmniejszym stopniu zmiany te odczuli polscy rolnicy. Grupa Azoty Police, podobnie jak cała Grupa Azoty, obserwuje wzmożony popyt na nawozy na rynku krajowym. Stąd decyzja o ograniczaniu dostaw na rynki zagraniczne, z wyjątkiem realizacji wcześniej zawartych kontraktów, których niezrealizowanie skutkowałoby karami finansowymi.